Wzruszające i bardzo podniosłe wydarzenie miało miejsce w niedzielę 14 czerwca w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Działoszynie. Była to uroczystość rocznicowa odprawienia w działoszyńskim kościele mszy świętej prymicyjnej przez błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko, patrona Solidarności. Uroczyste obchody tego wydarzenia rozpoczęły się od koncertu organowego w wykonaniu Małgorzaty i Roberta Napieralskich. W repertuarze występu znalazły się m.in. utwory Jana Sebastiana Bacha czy też Wolfganga Amadeusza Mozarta. O godzinie 13 odbyła się msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem księdza kanonika Aleksandra Leszczyńskiego, kapelana Solidarności. Ksiądz Aleksander podczas homilii nawiązywał do słów oraz nauk, według których żył i jakie po sobie zostawił błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, wśród których była posłanka na Sejm pani Marzena Machałek, przedstawiciele bogatyńskiego samorządu z burmistrzem Andrzejem Grzmielewiczem i przewodniczącą Rady Miasta Dorotą Bojakowską na czele oraz przedstawiciele związków zawodowych NSZZ Solidarność z terenu Dolnego Śląska. Staram się uczestniczyć w tych wszystkich działaniach samorządu, ale też i działaniach kościelnych, które budują takie najważniejsze wartości, a tymi wartościami jest niewątpliwie patriotyzm i wartości wokół takiego niezwykłego człowieka, który w imię tych wartości podniósł najwyższą ofiarę, czyli własnego życia, bo cóż może być ważniejsze niż ofiara własnego życia, właśnie jaką poniósł ksiądz Jerzy. Nie wiem, czy można bardziej wyrazić swoją miłość do ojczyzny. To dzień bardzo doniosły, w ogóle myślę, w historii całej gminy Bogatynia, ponieważ te msze, które są ku czci księdza błogosławionego Jerzego Popiełuszki, to są uroczystości wyjątkowe. Dziś mamy bardzo zacnych gości w gminie Bogatynia. Jest pan Józef Popiełuszko, starszy brat księdza Jerzego wraz z małżonką. Przyjechali też mieszkańcy ziemi białostockiej, między innymi szef tamtejszej Solidarności, a więc to oznacza, że w tym roku te uroczystości mają charakter bardzo szczególny, bardzo uroczysty. Jako burmistrz miasta i gminy chciałem powiedzieć rzecz jedną, to jest niezwykły zaszczyt, ale także wierność pewnym ideałom. Myślę, że co by nie powiedzieć o księdzu Jerzym Popiełuszko błogosławionym, to żadne słowa nie oddadzą faktu poświęcenia własnego życia dla, myślę, naszej wolności. W uroczystościach poświęconych błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszko uczestniczę już kolejny raz. Dzisiaj jest to naprawdę wyjątkowa uroczystość, ponieważ bierze w nim udział rodzina księdza Popiełuszki, a mianowicie brat. Są również jego znajomi. Dla mnie, jako członka Solidarności, jest to postać wyjątkowa. Jego kazania są nadal dzisiaj aktualne. Kazania, które mówiły o tym, że nie należy bać się prawdy. Wśród zaproszonych gości był także brat księdza Jerzego, pan Józef Popiełuszko. My mieszkamy bliżej granicach na wschodzie. Urodziliśmy się w Okopach, miejscowość Kopni, duża miejscowość. Do kościoła mieliśmy około 5 km. Brat chodził zawsze rano do kościoła na mszy świętą, służył do mszy codziennie. Kawał drogi. No kawał drogi, bo tak zapraszali nas, tu przyjechaliśmy, bardzo jesteśmy temu wdzięczni, że jesteśmy zaproszeni. Po mszy świętej wszyscy zebrani udali się pod pomnik błogosławionego księdza Jerzego, gdzie odbyło się uroczyste złożenie kwiatów oraz okolicznościowe przemówienia. Wszyscy bardzo wyraźnie podkreślali, że pamięć o tym wydarzeniu jest bardzo cenna i ważna zarówno dla społeczności lokalnej, jak i wszystkich ceniących nauki błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.